22 osoby ranne to bilans nocnego rajdu samochodem po deptaku w Sopocie, jaki urządził sobie 32-letni mieszkaniec Redy. Życiu poszkodowanych nie zagraża niebezpieczeństwo. Mężczyzna był trzeźwy, jednak wiele wskazuje na to, że był pod wpływem narkotyków. Do zdarzenia doszło tuż przed północą. Sopocki Monciak, deptak prowadzący na molo, był pełen spacerowiczów. Nagle w tłum wjechał samochód osobowy z bardzo dużą prędkością. Tutaj między stolikami ludzie uciekają. Ja zdążyłem tylko odskoczyć, a dwa metry dalej tutaj w tym miejscu potrącił kobietę, która szła całej grupie osób. To był chyba wieczór panieński. No i generalnie później tylko było słychać krzyki, piski, ludzie się rozbiegali w każdą stronę. Szaleńcowi udało się przejechać przez zabezpieczenia i wjechać na drewniane sopockie molo. Po drodze potrącił 22 osoby. Kilka trafiło do szpitala ze złamanymi kończynami. Ostatecznie szaleniec wjechał w ławkę i próbował uciec. Mężczyzna został ujęty przez świadków tego zdarzenia, przekazany policjantom. Policjanci również proszą o osoby pokrzywdzone, świadków oraz osoby, które ujęły tego mężczyznę, o to, żeby zgłaszały się do policjantów, ponieważ chcemy zebrać jak największy, najbardziej obszerny materiał dowodowy. Policja chce postawić szaleńcowi zarzut spowodowania wypadku komunikacyjnego. Klasyfikacja może się jednak zmienić po zebraniu materiału dowodowego na zarzut spowodowania katastrofy w ruchu lądowym, za co grozi nawet 10 lat więzienia. 32-letni mężczyzna wcześniej był notowany. W chwili zdarzenia był trzeźwy. Wiele jednak wskazuje, że był pod wpływem środków odurzających. Mężczyzna obecnie przebywa w areszcie. Jego stan nie pozwala na przeprowadzenie przesłuchania. Prezydent Sopotu Jacek Karnowski przyznaje, że w sezonie wakacyjnym w Sopocie powinno pracować więcej funkcjonariuszy policji. Taka tragedia może się zdarzyć wszędzie. Powiedzmy sobie uczciwie, że tam, gdzie jest wiele ludzi, tam są takie sytuacje. Tak? To mogło się zdarzyć i w Częstochowie, i w Zakopanem, i w Krakowie. Natomiast myślę, że większa ilość umundurowanej policji na pewno studzi zapały do takich działań.